tym sezonie muszę odpiąć wchoty. Pokazać, że jestem szalony i popierdolony, jak reszta ekipy. Dobry. Dobry. Dokąd? Ku przygodzie. Burdel? Nie. Ma pan tu adres. Pan z tego Warsaw Show? Show to ja zrobię. Synku, weź kanapkę, jedz dużo, będziesz wielki. A co ty mi presuponujesz? Że jestem mały? Żartuję, mamusiu. Wrócę przed 10. Od czasu skończenia pierwszego sezonu sporo się zmieniło. Zacząłem studiować mechatronikę i rzuciłem siłownię i odżywki. Chociaż stare umiejętności czasem się przydają, kiedy trzeba poskładać kilku frajerów w kolejce do dziekanatu. O, widzę, że wstawili tu kanapę z castingu. No jak trzeba będzie drugi raz przejść casting, to trudno. Co ty robisz? Paweł przyjechał. Ty, mała, co ci się w ogóle stało? Generalnie to wiecie, jak wychodziliśmy z domu po pierwszym sezonie, to Trypso mnie niechcąco steptał. No ale do baletu się zagoić, nie? Spokojnie, i tak nie będziesz sztywniejszy od śmietany. Odnalazłem nową drogę. Wstąpiłem do oazy, przyjąłem chrzest. Jestem w połowie Włochem, więc wiarę zawsze miałem we krwi. Witajcie, bracia i siostry. Powróciłem. Ja ciebie chrzczę. Sorry, taki mamy klimat. No i przez wszystkie choroby weneryczne, nabyte w pierwszym sezonie, musieli amputować mi naganiacza. Nieźle. Palicie? Nie, dzięki. Ja rzuciłem. Ty, co to za jęki? Chodźmy sprawdzić. Ewelina? A ta znowu się puszcza. Ja przynajmniej poczekałam do drugiego odcinka. Trzeba znać swoją wartość. No cześć, kochani. Od kiedy w PKS-ie dwie osoby naraz chciały mi ustąpić miejsca, postanowiłam troszkę schudnąć. To jest mądry! Zaczynamy długi sezon! Siema. Ej. To chłopcy, rozkręcamy zabawę! No dobra, Trypson, wypadło na ciebie, pokazuj! No dobra. Lilia, 56 rok. Racibórz. Wow. Imponujące. Dobra, czas rozkręcić prawdziwą imprezę. Zdrówko. No ale tylko jedno? Nie no, co ty, my nie pijemy. My się upoimy literaturą. Eliza, dostałaś propozycję modelingu. Lecisz za granicę. Wow, oh my god! No musieliśmy jej znaleźć jakieś zajęcie. Bo z załatwionego stażu w fabryce plastiku uciekła. Podobno przez przypadek chcieli ją przerobić na pudełka śniadaniowe. O Boże, dokąd jadę? No, adekwatnie do twojej urody. Paryż? Nowy Jork? Wyspy Wielkanocne? Wiesz co, Trypson? No? Nie jestem już zła, że mnie zgniotłeś. Nie mów, że zgniotłeś. Nadepłeś? Zamiast zamulać w domu, poszedłem na miasto poszukać jakichś owieczek.
Słuchaj, mogę cię prosić do tańca? O Boże! No dobra. Oj. Mogę ci zaufać? Tak. Dziękuję. Dzięki. Kurwa, znowu? Chodźcie dziewczyny, zaprowadzę was do naszego specjalnego pokoju. Lekajcie przed panem. O, widzę, że Paweł wchodził do formy. No dziewczyny, zaczynamy modlitwę. Ojcze nasz. Ksys Trypson! Nie żartuję, zamknij mordę, bo się muszę uczyć. Jak tam wczoraj, Gąski? Wyrwałeś coś gorącego? Gąski? Wojtku, po co ta niepotrzebna animizacja? Traktujesz je jak przedmioty. No bo wiesz, Pawełku, krążą pogłoski o twoim wielkim... natchnieniu i żarliwości. I nie, Pawełku. Teraz nazywam się Benedykt, a już niedługo brat Benedykt. Wiesz co, tęsknię za moją kochaną. Muszę jej powiedzieć o moich uczuciach. Weź ją, kurwa, lepiej zaczep na fejsie, to może połuchasz. Oj, Wojtuś, Wojtuś. Bierz pióro. Piszemy list do Elizy. Dobra, ale ja zaczynam. Zerżnę cię, jak cię zobaczę. Nie, nie, nie. Gdy cię nie ma, moje serce płacze. W tę zimową chlupę klepnąłbym cię w dupę. Elisko, przytul Trypsona z marzlucha. Czuję, że dziś poucham. Przez bzy i bergamotki. Wojtek? Co się z nimi stało? Oglądalność leci na łeb na szyję, sponsorzy się wycofują. Mieliśmy mieć zoo i ruchanie po kiblach. No mamy normalnych ludzi. W zeszłym sezonie to grało idealnie. Głupi ludzie oglądali innych głupich ludzi, przez co czuli się mądrzejsi od nich. A tak naprawdę napychali mi dolarami kieszenie. Chyba pora wrócić do branży porno.